Maja, nie każdy mecz da się wygrać. Dzisiaj trzeba to uczciwie przyznać, Wakif Bank był po prostu lepszy. Chociaż widać było, że my też walczyliśmy. Z czym mieliście największy problem tak z perspektywy boiska? Bo wydaje się, że przede wszystkim Wakif Bank świetnie zagrał dzisiaj blokiem. Tak, dobrze były taktycznie przygotowane, dobrze blokiem, miały dużo wybloków, dużo kontr. No i chyba to nas jakby trochę pogrążyło. My jak już pracowałyśmy dobrze na bloku obrona, to później był problem z wyprowadzeniem tego kończącego ataku. No i co, no mają siły rażenia i gdzieś tam wykorzystywały to. Jaki jest plan? Skończyć to w złotym secie w Stambule? Ja myślę, że przede wszystkim fajnie by było dobrze wyciągnąć wnioski. Teraz jakby nie myślimy o rewanżu, bo teraz dla nas najważniejszy mecz jest w Rzeszowie. Oczywiście, no. Ja bym chciała, żeby po prostu był lepszy mecz w Stambule. Jeżeli będzie lepszy mecz, to wynik jest otwarty. Gabi, congratulations. You won 3-0, but I think that was not so easy match. Yeah, of course, it was important victory today, especially because you are playing outside of home. We knew that would be a difficult match. Normally, Uds, normally they play here at home, they play very good, and today they show that they never give up. Sometimes in the sets we are opening some difference, and they were still like coming back and pushing us, especially in the serve. Of course, we are happy, but the job is not done. Still have a match at home in Vakif that this is really good for us. And also, I want to dedicate this victory for Turkey and Syria. We know that the country is passing from a really difficult moment. So also for us to bring this victory home, it's really important.